Cześć, jestem w Lublińcu, w siedzibie Stowarzyszenia Arte Unite i Związku Wolnej Ziemi. Przyjechałem tutaj, żeby porozmawiać z Andrzejem. Akurat Andrzej jest na podwórku. Cześć Andrzej. Cześć. Kupę lat. Ja chciałbym parę słów zamienić z tobą na temat tego miejsca, na temat tego domku, na temat Stowarzyszenia Arte Unite. Wiem, że jakiś czas spędziłeś w Siebenlinden, że tworzyłeś tam tą ekowioskę, tak? Tak, tak. To jest Siebenlinden, to jest dosyć już stara historia, bo już nie pamiętam, kilka lat temu było 20-lecie, pewnie że ze 3 lata temu już. Mhm. No, ja tam byłem od początku, tylko że tak potem wyszło, że nie zamieszkałem tam. Ale od czasu tam bywam, coś tam jadę na jakiś tydzień popracować, no i zobaczyć starych znajomych. Aha. I ten, także fajnie, Siebenlinden się bardzo rozwinęło, powiększyła się ilość osób tam mieszkających. Teraz już jest gdzieś pewnie ponad 140, także fajna społeczność. No i to znowu tam się kiedyś wybiorę w tym roku. A powiedz, kiedy się tutaj przeprowadziłeś do Lublińca, albo kiedy zacząłeś budować ten dom i kiedy ci się zrodził taki pomysł stworzenia społeczności tutaj w Lublińcu? No, to było gdzieś początek 2000, bo ja zacząłem budować dom w 2002 albo 2003, już nie pamiętam. No i potem tam takie różne historie rodzinne, więc w związku z tym, że tutaj się zrobiła możliwość, więc mówię, zamiast Siebenlinden, to przyjadę do Polski i może się uda spotkać ludzi, z którymi można by było coś podobnego, oczywiście w mniejszym wymiarze zrobić. No a zacząłem od tego, że najpierw zacząłem budować swój własny dom, gdyż miałem tam wiele kontaktów w budownictwie, no tak jak to nazywamy, ekologicznym, z glinosłomy. Ten dom jest zbudowany z glinosłomy. No i tak się zaczęła tutaj powoli z kolegami, ze znajomymi, z przyjaciółmi ta budowa tego właśnie domku. Tutaj jeszcze obok tego domu jest stodoła. Ta stodoła została przekazana na Stowarzyszenie Arte Unite. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów odnośnie tego, co tam ma być w tej stodole, czemu ta stodoła ma służyć? Tak. Może przejdziemy też tam. No właśnie, to przejdziemy, żebyśmy też widzieli, o czym jest mowa. Tak. No tutaj możemy stanąć. No, jest z przodu tam jest mój dom rodzinny, gdzie się urodziłem, no i wszystko to leciało. No i gdy byłem mały, została wybudowana stodoła do użytku rolniczego. No a później ja to odziedziczyłem. No więc gdy zacząłem tu budować i szukać różnych kontaktów odnośnie społeczności takiej, którą by można było stworzyć, więc trwało to jakiś czas, że spotkałem właściwie parę osób, ale głównie się to oparło wszystko, gdy poznałem Kubę. No i potem zaczęliśmy snuć przeróżne plany, rozważania, no i wtedy ja powiedziałem, dobrze, jeśli to mi się bardzo podoba, no to ja odstępuję tą stodołę dla stowarzyszenia, bo poznałem stowarzyszenie. Tam się też zapisałem i jestem do dzisiaj członkiem. No i tak się to zaczęło, że stodoła została przepisana i zaczęliśmy później powoli zacząć najpierw różne plany, a potem częściowo też różne robótki. No i trwa to tak do dzisiaj, że dzisiaj już są te plany dawno już skonkretyzowane. No i trzeba teraz dalej to pociągnąć i dokończyć. No, już niewiele zostało, co? Dużo zostało zrobione. Ja pamiętam, przyjechałem tutaj parę lat temu, to w zasadzie nie było dachu, był dach wymieniany, teraz jest nowy dach i jest taki świetlik, jest poszerzone trochę miejsce na górze. No i teraz zostaje zrobić strop i wykończyć to po prostu. Tak, strop na dole tą podłogę w tej dużej sali. Łazienka już za 2 tygodnie będzie skończona, więc znowu jeden plus, później kuchnia. No i tak dalej, będziemy jechać następnie schody. No a początek był taki, że faktycznie, no to była stodoła, tyle że było fajnie, bo warto było robić, bo ona była stodołą murowaną.
No i wszystko było w miarę w dobrym stanie, tyle że wymieniliśmy pokrycie dachowe na blachę z dachówki tej cementowej. No i teraz już wygląda zupełnie inaczej. Fajny balkonik. No i tylko trzeba teraz jeszcze paru rąk do pracy od czasu do czasu, żeby to można było dalej kontynuować ocieplenie z glinosłomy, jeszcze ze słomy na zewnątrz z gliną, no i wszelkiego rodzaju prace wewnątrz, których tam no, trochę jeszcze jest. Przychodzi wiosna, więc się szykujemy, żeby znowu zakasać bardziej rękawy i kontynuować to całe przedsięwzięcie nasze.